Cześć, witajcie na kanale Saganek. Dzisiejsza propozycja to bardzo proste, szybkie ciasto, mocno cytrynowe, bez dodatku nabiału. Także myślę, że spodoba się osobom, które nie mogą bądź unikają jedzenia jogurtów czy serów. Wystarczy połączyć najpierw składniki poza białkami. Zaczynam od majonezu, skórki z cytryny, soku z cytryny i żółtek. I po lekkim połączeniu dodaję wszystkie sypkie składniki, czyli obie mąki, siemię lniane, proszek do pieczenia, kurkumę, kardamon i erytrytol. Teraz dokładnie mieszam i ta masa w trakcie mieszania zacznie gęstnieć, ale spokojnie, zaraz będziemy ubijać białka, które dodamy do tej masy. Jeszcze szczypta soli. I miksuję do uzyskania piany. I teraz delikatnie łączę obie masy. To ciasto może także stanowić fajną bazę do innych deserów. Można dodatkowo przełożyć. Można dodać w sezonie letnim na przykład owoce. Ale jest mocno cytrynowe, bardzo pachnące, aromatyczne i wilgotne w środku. I teraz do piekarnika piekę około 45 minut. Najlepiej obserwować i sprawdzić patyczkiem, czy jest środek upieczony. Teraz przygotuję polewę, taki lukier. Najpierw blenduję erytrytol do uzyskania pudru. Teraz dodaję śmietankę kokosową, sok z cytryny i mieszam. Najlepiej połączyć składniki w gorącej kąpieli, wtedy ta śmietanka i erytrytol rozpuszczą się, zmienią konsystencję i na koniec dodaję rozpuszczoną żelatynę i mieszam dokładnie. I gdy lekko zaczyna tężeć, polewam ciasto. Posypuję wiórkami kokosowymi, skórką z cytryny. Odstawiam jeszcze na kilka chwil, żeby masa wierzchnia zastygła i można kroić. Naprawdę ciasto jest w środku wilgotne i tak jak wspominałam, może stanowić bazę do innych deserów. Jeżeli spodobała Wam się ta propozycja, jak zwykle czekam na Wasze komentarze, sugestie, łapki. Do następnego razu. Pa, pa!